Moniko Olejnik, witam Państwa, witamy. Moimi gośćmi są dzisiaj prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Witam Państwa. Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa. Przepraszam. Za chwilę. I jego partyjna koleżanka, urocza Nelly Rokita. Dziękuję bardzo, miło. Witam Państwa. A poza tym prezes... Partii Ale tej partii tak naprawdę, pani Moniko, nie ma to jakieś bzdury. Witam Państwa bardzo serdecznie na wrogo sterczącej antenie TVN-u. Witam Panią Monikę bardzo serdecznie. Witam robaków. Witam. Przepraszam, rodaków. Nic się nie podoba pani Nelly, tak się pani patrzy. O co chodzi? No mi się nie podoba zasadniczo to, że tutaj sterczy ten pajac. I ja się tak zastanawiam się, dlaczego go pani zaprosiła, bo przecież ten pajac nam będzie przeszkadzał. Ale dlaczego pani taka nieprzyjemna? Ja myślę, że nie ma się co w ogóle... Niech pan mnie nie dotyka. Niech pani prezesie, niech pan się nie przejmuje. Niech się pani nie przejmuje tym pajacem. Naprawdę, często mnie też tak nazywają i ja się nie przejmuję. Ja się nie przejmuję, pan przede wszystkim. Niech pan coś zrobi z językiem tej pani. Ale pani Moniko... Ten pan, którego pani tu zaprosiła, ma przede wszystkim coś z dykcją i z tym, co pan tu ma, to się idzie do logolody jakiegoś. To jest do logorei. Pani redaktor, ja pan jest pierwszy raz mam dla pani to... kwiatki. Ja panią też zaniosę do tapczaną, bo ja po prostu... Kwiatki się podaje do góry nogami. Tak? Jak? Tak. Do góry co nogami. Co pan, koperek kupił? Koper do góry pan nogami, kupił? Cicho. To jest do koperek, góry... pan to schowa, to do góry jest. Nogami się podaje kwiatki. Co pan robi? No, właśnie... Tak ja mówiłam, oszczegałam, że tak będzie, że to będzie tak wyglądało. Pani Ręcki. Ja dam to pani potem, dobrze. Żeby było... Przejdźmy do meritum. Ale dlaczego mamy przechodzić? Mnie jest tutaj wygodnie. Pani Moniko, zresztą ja muszę pani powiedzieć, że ja lubię być z panią w każdym programie i ja się właśnie spodziewałam się, że my się dzisiaj tutaj spotkamy, więc ja wzięłam nawet ze sobą piżamę i Jasiek. Tak, ja pani Moniko mam jeszcze dla niej szczotkę do zębów, także w ogóle możesz tu zostać, nocować na zawsze. O, no jaki dobrze. Pan jest jednak miły, pani prezesie. Oczywiście, że tak. No dobrze, ale zanim oni tu zaczną zalegać, tak? To ja bym chciała powiedzieć, że pan Ącki szuka żony. Panie Jęcki, jeżeli przyszedł pan tu do studia załatwiać swoje prywatne problemy, no to jest po prostu jakieś kurioza to są. Nie po to tu jesteśmy, tu się załatwia naprawdę poważne rzeczy. Niech pan może to zrobi poza studiem. No właśnie, proszę państwa, na przykład prezes, pan Jarosław, nie chodzi po telewizjach i nie opowiada, że szuka żony, cicho, a właśnie cicho. Prezes też szuka żony. No, i nie zwierza się publicznie, że akurat każda kandydatka, której mu się spodoba, okazuje się być mężczyzną w sile wieku. To... Przestań. No, zamień. Ale... Pani Nelly, pani zawsze wszystko myli. To jest nie do wytrzymania. O czym pani mówi? Tak? To znaczy, ja sama nie do końca wiem, natomiast jest ciekawe. Panie Ęcki, jak pan radzi sobie właśnie bez kobiety, bez aktywnej kobiety u swojego boku? Więc ja już odpowiadam. Mi mama kupiła misia już i mam go po prostu w domu na razie. I na razie... O matko. Natomiast a to jest pani... piszczący? On strasznie wtedy piszczy. Wie pani, kiedy on piszczy ten miś? No właśnie. Natomiast pani Moniko, ja mogę powiedzieć, bo ja... Teraz chcę powiedzieć i przy całej Polsce, że pani jest po prostu typem mojej urody i pani mi się bardzo podoba. Dobrze, to skoro no, nie, już nie, mówimy... A ja wolę takie panie trochę z innymi włosami. Pani Dziękuję. Jest bardzo miła, ale pani przede wszystkim jest pani Moniko niekompetentna kompletnie. No dobrze, ale czy możemy wreszcie porozmawiać o tym, o czym ja bardzo chcę proszę, porozmawiać? Bardzo proszę, ja tu przyszedłem, żeby rozmawiać. No. O seksie. To ja chyba wyjdę. Nie, o seksie. Bo chciałam się dowiedzieć... Ja prowadzę tę rozmowę. Bardzo ja, panie proszę. Prezesie, pan swoją partię prowadzi, a ja rozmowę. Bardzo proszę. Chciałam się dowiedzieć, panie Ącki, kiedy pan rozpoczął inicjację seksualną? Teraz, w tej chwili. Nie, bo... Idiota. Pani Moniko, ja jeszcze nie rozpocząłem... Bal się. Mów do mnie, człowieku, lepszą dykcją. To nie przystoi. Polityk nie powinien faflukać i paplenić. Ja jeszcze, pani Moniko, co prawda nie rozpocząłem inicjatywy seksualnej, ale mam, prawda, w planach. Tym się oczywiście zajmą moi asystenci, moi sekretarze. Będzie o tym w wiadomościach sejmowych. Ja zresztą tutaj w Kapowniku sobie zapisałem.
Ja to planuję na którego? 4. Na 4 maja. Oto nam się szykuje długi weekend, proszę Państwa. Cały miesiąc być może nawet będzie wolny, bo zrobimy z tego takie dłuższe święto. Tak, to będzie 4 maja. Co się będzie działo? Rozumiem, że ten dzień będzie wpisany do kalendarza jako wolny od pracy, ale koniec o przyjemnościach. Panie prezesie, orędzie pana brata prezydenta wywołało burzę. Burzę. No, burzę. Bardzo dobrze. Czy patrząc z perspektywy czasu, chciałby pan coś się zmienić w tym orędziu? Ja bym zmieniła prezydenta. Ja też bym zmienił prezydenta. Ja się z tobą, Nelly, zgadzam, ja też bym zmienił prezydenta. Raczej Białorusi. Białorusi bym zmienił prezydenta. A jaka teraz będzie muzyka? Czy przy każdym orędziu będzie jakaś muzyka? Nie, balet będzie, złośliwa dziennikarzyco. No. Co? Uspokój się. Nelly, oddaj mu. Ale potem, ale potem. Przepraszam, potem. Oczywiście, pani Moniko, że będzie muzyka, zawsze będzie muzyka. Na przykład Jacek Kurski, którego zresztą pani bardzo... Lubi. Bardzo lubi i szanuje. Wymyślił, żeby znajdowały się tam muzyki z zachodnich seriali. On proponuje Twin Peaks, ale ja doszedłem do wniosku, że głos mojego brata najlepiej jednak koreluje z, no nie będę ukrywał, z Jozinem z Bazin. A pan ma jakiś pomysł na orędzie pana prezydenta? Ta receptę to on powinien na głowę sobie przepisać. Nie, i teraz, przepraszam bardzo. Jakoś... Co? Bo chcę, no. Bo jak wstanę, o matko. No. Nie, to lepiej nie. Ja potem dam pani, potem, dobrze. Nie teraz. Pan sobie ten koperek wkroi potem do barszczu czy coś. No, oj. Nela. No, bo jak splunę z dwójki... Pani Neli, bo mnie się już pomyliło. Pan tak mówi, że mi się myli. To jest pan prezydent czy brat? No to jest już kuriozalna paranoidalność. Pani Moniko, niech pani nie będzie śmieszna, niech mnie pani nie rozśmiesza. Pani w tym siedzi od jakiegoś czasu, to jest Jarosław Kaczyński i... Proszę pani, ja jestem regularnie przez pani obrażany i to kiedyś po prostu ja mogę powiedzieć stop. Pan obraża homoseksualistów. Czy ma pan pojęcie, jak się czuli geje, jak oglądali orędzie pana brata? Pani Moniko, powiem wprost, na pewno byli dumni z mojego brata, ja na przykład byłem dumny. Tak, proszę panią, dumny. Panie prezesie, czy prezydent przeprosi amerykańskiego geja, pana Feja? Geja? Przepraszam, pani Moniko, ale nie wydaje mi się. No tak, Feja, nie geja, Brendana Feja. No to w końcu on jest gej, ten Fej? Tak, Brendan Fej to gej. Brendal też jest gej? Cicho, Brendan Nela. Fej! Cicho, Nela. Nie, przepraszam, ja się już pomyliłam. Przestań, Brendan zamknij gej. Się. Z gejami nigdy nie dojdziesz, chociaż... Właśnie... To nie był gej. Tak? Ja właśnie chciałem tutaj powiedzieć, skorzystając z tego, wgłosić po prostu pewne oświadczenie, bo ja jeszcze się, wiesz, do tej pory nie miałem żadnej pani i ja się jeszcze po prostu jakoś trzymam. Ale ma pan misia. Tak, ale to nie to samo, bo... Ale niech pan go nie wyjmuje. Nie, bo miś nie gotuje. Dobrze. Bo miś nie gotuje. Pani Moniko... I chciałem powiedzieć jedną rzecz. Nie dam się, nie przebiję się przez... Że teraz będzie mój apel, że jeżeli po prostu nie pojawi się żadna pani, to ja po prostu od serca zostaję gejem. I wtedy panowie się pilnujcie, wszyscy będą moi. Pani Moniko. I to jest moja... Tak będzie. I to jest zagrożenie. Pani redaktor, natomiast mój brat, wracając do tej afery z gejem Fejem, mój brat doszedł do wniosku, że nie da się ciągać po sądach i że przeprosi geja Feja, jeżeli gej Fej przeprosi go za to, że jest Fejem. Przepraszam, gejem. Dobrze, skończmy o tych gejach. Nie, dobrze, oczywiście. Właśnie, bardzo chociaż, dobrze, wie pani co, decyzja. Ja szkoda, ja lubię troszkę o nich porozmawiać. Powiem skończmy. Dobrze, skończmy. Powiem pani w tajemnicy, jacy gejowie są w Niemczech. Pani Moniko, w skrócie nazywa się ich gejwaffen i oni mają takie ponadludzkie możliwości. Na przykład strzelają laserem z oczu, tak. Albo mają radioaktywne, zdalnie sterowane penisy, proszę pani. O matko, to ja to muszę zobaczyć. Ja to mam na DVD przy... Cicho, nie, cicho. No to się nie. Potem umówimy. Cicho, mówimy się. Zamknij. Ja bardzo chętnie bym to później. Przestań, zamknij. Pani Moniko, siedzimy tu już od 12 minut, tak naprawdę nie mówimy na żaden poważny temat, a ostatnimi czasy, w ostatnich dniach, to co jest najważniejsze, pomija pani, czyli temat złapania kasjera lewicy, który przez lata otrzymywał pieniądze od baronów SLD, proszę pani, regularnie na kasie w Tesco i jeszcze im resztę wydawał. No to jest... A ile wydawał? No proszę pani, no jakieś to są miliardy, milionów. Ja sobie uważał. No i... No ja mu się
siedzi, jest. A co się stało? On umarł? Co się stało? Nie, to chyba sen jest. Sepleniaczu. Panie cicho, prezesie. Cicho, nie, bo to może być coś sercowe, sercowe. Nie, ale jakie tu jest bogactwo w tej buzi? Ale czarne podniebienie. A zobacz, no ma taki jak ja z bratem, jak byliśmy mali. Ty, rzeczywiście. Nela, zobacz, zobacz. Cicho, daj pensetę, wyciągniemy. To widziałaś, wabank? Co to było? Szalej to. Nic się nie stało. Nie, bo... Nic się nie stało. Przepraszam, nie, bo oni często chcą napady na to, chcą kraść, bo to jest cała mój majątek, inwestycja w zęby idzie. I ja mam autoalarm taki na zęby założony. Ale panie. Jakie to... A to świetny pan pomysł. Pan dotknie. Nie, ja nie... Od o, razu. O, można? O, a ja panie? Prawdopodobne, nieprawda. To od razu. No. Panie Jęcki, ja panu powiem... Że ja bym chętnie też nabyła taki alarm. Ja bym takiego alarma chciała założyć u siebie na lodówkę. Panie prezesie, może przejdźmy do poważnych tematów, chciał pan. Proszę dlaczego bardzo. Pana stanowisko w sprawie traktatu lizbońskiego jest takie twarde? Pani Moniko, ponieważ Polską rządzi miękki Donald Tusk, no dlatego. Ja pani powiem, że ja kiedyś wpadłem na niego na korytarzu sejmowym, jak się odbiłem, to poczułem się jak na łóżku wodnym u mamusi, proszę pani. Panie prezesie, ale co panu nie pasuje w tym traktacie? Prawo do równości, wolności, ponieważ, solidarności? Pani Moniko, te prawa mogą prowadzić do wielkiego zła. Niemcy będą masowo zagarniać polską ziemię. Będą ją kupować za bezcen, za te swoje śmierdzące, parszywe pieniądze i wywozić ją do Niemiec, proszę pani. Będą, proszę ja was, masowo zagarniać naszych mężów, wasze żony. Odeślą tłuszcz waszym kobietom i pieniądze z naszych kont. Tak, ale pani nie Moniko. Ma konta, przecież panie i bardzo prezesie. Dobrze, i nie będę miał. I już teraz na naszym morzu zbierają się statki masonów, pani Moniko. Tak, i odpompowują Kogo? Masonów i odpompowują wodę z Bałtyku, masowo? Proszę pani. Masonów odpompowują masowo. Wodę z Bałtyku. Pani jest nieprzygotowana do spotkania ze mną. Przestań wrzeszczeć! Pani Moniko! Niech pan się uspokoi! Ponieważ wyżerają nam dorsze i gwałcą masowo śledzie i nasze wielkie, już, te długie węgorze polskie. Już. Tak! Panie prezesie, już! Gwałcą i będzie źle! Już! Panie, może teraz pan Ącki. Panie, może coraz bardziej pan się pulta, niech pan już się położy. Weźcie oczy pode mnie, bo naprawdę mogę cię przykwaszeć. Nie strzeżę się, nie odstrzeżę się od siebie. Nie się. Panie, nie strzeżę się. Nie, panie prezesie, panie Ącki, trochę szacunku. Nie. Szacunku. Bo pani, bo tak jest. Szacunku. Bo ja, bo tak wyglądam, bo nie stać mnie. Troszkę nie dość, że pan wygląda, że pan zapach wydziela, proszę pana, nie da się wytrzymać. Bo się nie kąpałem. Ja też. Bo taka... Ale ja nie śmierdzę, proszę pana. Pani Mojko, ja zapraszam panią na potańcówkę prywatkę, co kwiaty ode mnie dla pani. Panie prezesie, które może dam jednak potem. Pan mnie zaprosi. Pani Moniko, przepraszam bardzo. Ja chciałam, korzystając z okazji, powiedzieć, że ja też się w pani podkochuję. Pani Neli! No tak. Pani Neli. I akurat tak się fajnie składa, że Jana nie ma w domu, więc ja panią zapraszam do siebie, do Krakowa. Będziemy nareszcie same. Będziemy się mogły nagadać do woli. Jest tyle tematów. Jest po prostu... Dobra, już przestań. Pani Moniko, panią ja bardzo szanuję i chciałem pani oświadczyć, że jest pani cudowna. Pani Mojko, i nikt pani tak nie pójdzie. Stawia kropki nad i jak pani. Dobrze, ja już skończę ten program. Pani... Chcę postawić kropkę, to już naprawdę... To już chcę pani postawić Moniko, kropkę. Może pani do mnie mówić Nelciu. A ja mogę panią odprowadzić na tramwaj? A do mnie Jarciu pani może. Przyjadę, zrobię naleśniki, ja robię pyszne naleśniki. Pani Moniko. To był czworokąt z kropce nad i. Jestem spokojny. Czekam, aż kanclerz Angela Merkel zadzwoni do Donalda Tuska i mu powie: Herr Donald, spokój, spokojny. Herr Donald, powie kanclerz Merkel. Merkel powie: spokój. Herr Donald, Herr Tusk, powie kanclerz Merkel. Merkel powie: spokój.